Pokój dobro? Pokój dobro. To dzisiaj wrócimy do tematu postu, bo ten temat tak wraca. Po co w ogóle pościć? Że Pan Bóg chciałby się... Ale mimo, że Wielki Post się skończył. No tak, ale przecież piątki w ciągu roku cały nas tak w jakiś sposób ograniczają. No i właśnie po co ten post? Nie? Przecież nasza wiara, skoro tyle razy powtarzaliśmy, że nie jest wiarą, w której się cierpi, dla cierpienia, nie jest wiarą cierpiętników, a tu nagle jest taki jeden dzień w tygodniu, kiedy człowiek musi sobie odmówić, bo wiemy dobrze, że nie chodzi tylko o potrawy mięsne, ale również, że wszystkie piątki w ciągu roku obowiązuje zakaz od zabaw. Huczny. No i to tutaj dla studentów tak podpowiem, kochani, że jak w czwartek idziecie na imprezę, to trzeba zwrócić uwagę na to, że piątek rozpoczyna się nie od tam od 8 rano, tak, tylko od północy. Jest czas postu. No i nawet te studenckie czwartki, przynajmniej w Poznaniu tak dość popularne. No właśnie, to tak już zostawiam zapięty sad mądrej głowy dość posłowie. No w każdym razie... Czemu pościmy, nie? Dlaczego piątek, a nie inny dzień tygodnia? No piątek, no wiadomo, dlatego, że w piątek Chrystus oddaje życie za nasze grzechy, tak? To jest ten czas, kiedy On w sposób wyjątkowy cierpiał, oddaje swoje życie, śmierć krzyżowa. Bo każdy posłuczy się z ofiarą i to jest dzień największej ofiary, kiedy Bóg ofiaruje siebie samego. A więc my przyglądamy się Chrystusowi, który za nas oddaje życie, więc uświadamiamy sobie, że On oddaje to życie za nasze grzechy, a więc przypomina mi o mojej grzeszności. Więc jednym z celów postu jest, czy tego dnia postnego, jest pewna refleksja, pewne przypomnienie sobie o mojej grzeszności, o tym, że ja jestem człowiekiem słabym. Dlatego też na przykład zachęca się do spowiedzi w pierwsze piątki miesiąca właśnie, prawda? Więc ten piątek ma wyjątkowe znaczenie w związku z ofiarą Chrystusa, która, jak już powiedziałem, przypomina nam o naszej grzeszności. Ale post ma jeszcze inne, bardzo ważne dla nas znaczenie, a mianowicie pracę nad sobą, tak? Post, czyli odmawianie sobie czegoś, pewna asceza, pewne umartwienie się powoduje, że my pracujemy nad sobą, nad swoimi słabościami, my pracujemy nad charakterem. Zobaczcie, że właściwie w każdym, już to o tym też wspominaliśmy, że w każdej dziedzinie naszego życia, jeżeli chcemy coś osiągnąć, jeżeli chcemy zdobyć jakiś sukces, to trzeba podjąć trudy. Tym bardziej, gdy chodzi o życie duchowe. A post jest jednym właśnie z tych środków, które pozwala nam osiągnąć tę doskonałość duchową. Piątek jest takim dniem, kiedy właśnie wzmacniamy naszą wolną wolę poprzez trening. O, tak najkrócej można powiedzieć. Tak. Między innymi, tak? To jest poza tym, jakie zadania jeszcze ma post? Na przykład ten, który zaleca się ze względu na wielowiekową tradycję Wigilię, czy Bożego Narodzenia, czy Wigilię Paschalną. Post przygotowuje nas do wielkich uroczystości w Kościele. Tak to właśnie już jest, że przed wielkimi wydarzeniami człowiek przygotowując się odmawia sobie pewnych rzeczy. Zwraca poprzez odmowę właśnie, zwraca uwagę na te wartości wyższe. To jest też takie przygotowanie, takie wyciszenie się. No tak? Dokładnie. I tak myślę, że ten post piątkowy, oprócz tego co powiedzieliśmy, co też podaje katechizm przecież, on, ten cotygodniowy, przygotowuje nas także na niedzielę, ja tak myślę. No bo to jest też... Zresztą ten piątek, Wielki Piątek, kiedy ten pierwszy Wielki Piątek w historii wiary, kiedy Jezus oddał życie, on był przygotowaniem do poranka wielkanocnego. I tak jak niedziela, każda niedziela jest małym zmartwychwstaniem, myślę tak w cudzysłowie, czyli tak wspominamy małą Wielkanocą, to tak każdy piątek będzie również właśnie przypominał nam o tym, co się wydarzyło i myśli nasze muszą mieć, przez to jakieś umartwienie, cierpienie, one przechodzą zaraz już do niedzieli, w której będziemy świętować właśnie przezwyciężenie tego, co miało miejsce w piątek. Zwłaszcza, że każda Eucharystia jest uobecnieniem tych wydarzeń paschalnych, prawda? One się tam dokonują w sposób bezkrwawy, mistyczny, ale jest to uobecnienie całego tego misterium. No tak, i Wielkiego Piątku, i Wielkiej Nocy. Tak, tak. Dlatego naprawdę bierzcie sobie tę sprawę mocno do serca.
A nie bójcie się też postu, bo post jest taki trochę, wydaje się, żebyś nieprzyjemny, że człowiek sobie czegoś odmawia, ale to przy osiąganiu celu, to święty Paweł mówi, przecież on kapitalnie pokazuje, że każdy sobie, czy sportowiec sobie odmawia wszystkiego, rozumiem, rozmaite diety, nie diety, treningi, aby bardzo precyzyjnie przygotować się do zawodów. I to jest podobnie, tymi zawodami jest całe nasze życie, kiedy my musimy nauczyć się panować nad naszymi pożądliwościami, nad naszymi zachciankami. To nie może być tak, że to, że ja jestem wolny, to ja mogę sobie na wszystko pozwolić. Nie, to ja właśnie mam w mojej wolności, ja mogę zapanować nad tym. Ja nie muszę właśnie iść za jakimś przymusem ciała i post piątkowy pomaga mi w tym. W każdym razie post piątkowy i każdy inny post wyjdzie Wam na pewno na zdrowie duszy i ciała. No, to już tak. No to właśnie tak. No. I oczywiście tam wiedzę, które my tu mamy, jak ktoś by chciał zerknąć jeszcze, to prosimy zresztą do katechizmu, ale myślę, że to jest raczej to, co powiedzieliśmy. No tak, no istota, tak. Pokój i dobro. Pokój i dobro.